Hej moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku z Trey. I Kitku też. Dobra moi drodzy, idziemy dalej. Mieliśmy ostatnią potyczkę z zurkami. I teraz szukamy memento. Szukamy memento, bo chyba gdzieś tu jeszcze może być. Włączmy sobie latareczkę. Ale te zurki się tu zadomowiły, no. Teraz wiadomo, że zurki to są tak naprawdę wyewoluowane bakterie. Dobrze zrozumiałem? Chyba tak. Jakieś haczyki, kotwy i inne tego typu rzeczy. Nadal zastanawiam mnie, co się stanie z Momo. Coś walnęło. A wy gnojki jedne. Czy to jest Fifi-Rifi? Ich więcej, czy nie będzie ich więcej? Zaiste... Co to jest? Czemu są oczy? Z czym są te oczy? To są ludzkie oczy. Są ludzkie oczy. One się nie boją światła. Jej. Czym to cholerstwo jest? Zabiliśmy wszystkie. Mamy taki profit. Hop. Kabum. Dobra, idziemy dalej. Kolejne też wybuchły. Dobra, chyba jest spokój. Chyba jeszcze to rozwalić. O, nie pękło. Nie pękło. I ani się nie przegrzało. No dobra, jesteśmy już tu w sumie blisko. Wszystkie kokonki rozwaliliśmy. Ale nadal mnie zastanawia, czym są te gałki oczne. Co one tutaj robią? Czym są? Czego chcą? Ten świat zaczyna się robić bardzo dziwny. Mega dziwny. Kolejne zurki. Już nie są teraz tak groźne, jakby mogły być. Gdzie kleszczu? Zdychaj. Czy to kurde kleszcze jedne. Dobra. I to jest właśnie profit grania na krawaturze i myszce, no nie oszukujmy się. Na padzie na pewno bym tak sobie swobodnie nie latał, to jest pewne. Klawiatura i myszka to jednak klawiatura i myszka. Przejścia nie ma? Niestety nie. Chyba nam zapisik zrobiła. I znów wzórki. No
że zurków nie lubimy, to im jajka rozwalimy. Ale rymowanka. O nie, nie, nie! Nie, zostawcie kitka, zostawcie kitka, zostawcie kitka. Nie spodziewałem się tego, że mnie zejdą z dwóch stron gnoje. Kitku, żyjesz? Żyję. No trochę tego tałataństwa to tutaj jest. Trochę tego tałataństwa to tutaj jest. Ale wolę to szybko teraz porozwalać i poeksplorować sobie za chwilę. Już się potem ganiać z nimi. Nie! 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 Pierwsza śmierć! Nie! Nie! Kurde! No nie! Zabili nam kitku! O, wygnoje po walce jedne. Teraz przelecimy tu lepiej. Nie, 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 nie. Dobra, trzeba je zabić. Innej opcji nie widzę. Uciekamy, uciekamy, uciekamy. A to wpadł do wody. Hop. O, 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 o. One strasznie nierównomiernie latają. Siadło. Te dwa. Nie umarliśmy tym razem, no ale kurde, normalnie śmierć w takiej grze. Co prawda sam sobie zrobiłem tutaj problemy, no ale, ale jednak. Ale jednak. Teoretycznie nawet nie musieliśmy tego robić. Chyba. Ja to wytnę. Ja to wytnę. Dobra, ale gdzie kolejne przejście? To jest pytanie za milion punktów. Tu przejść nie przyjdziemy, a tu jest przejście jakieś. Czekajcie, a tu jest zamek, otwórz, dobra. No i z drugiej strony trzeba, aha! Aha, tylko tak, widzę, że teraz zurki tu zaczynają spadać zurki. Gałki oczne się zaaktywowały. No kurde, robi się niebezpiecznie. Czyli dobrze zrobiliśmy, wiecie? Bardzo dobrze zrobiliśmy. Okay. Nie chcą nam popuścić gnojki, no. Jakie głodne zurki się porobiły. Ojej, kiciu zmęczone. Dziwne dźwięki. Żyjesz? Żyjesz. Cool. No, można podrapać sobie. A pazury naostrzyć. Czym są te oczy? Czym są te gałki oczne, które nas obserwują? Wow.
Zostawcie kitku. O nie. Musimy uciekać. Musimy uciekać. Robocik nam siadł. Slalomkiem, slalomkiem. Slalomkiem, kitku. Slalomkiem. O, 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 niedobrze, niedobrze. Tam córki, tu córki. Lewo, prawo, lewo, prawo, lewo. Ops. Uciekamy, 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 uciekamy. Się zurki pocałuj ta. Ej, B12. B12, wstawaj. Było ciemno. Byłem sam. Miałem wrażenie, że znów jestem w sieci. Ale ty mnie ocaliłeś. Dziękuję, przyjacielu. Mój rdzeń źle zniósł zaczerpnięcie tak wysokiej mocy. Defluxor jest zniszczony. Musimy być ostrożni. O nie, nie mamy defluxora. O nie. Czyli teraz lecimy w ciemno. To dosłownie w ciemno. Ale czym są te gałki oczne? Kurczę. Już widzieliście, że tego było pełno tam. Tego było pełno. Że nasz kitku dokładnie wiedział, co zrobić. Mądre kitku. Nic nie ma. A to są ci nieznajomi. Znak nieznajomych. Czy ty jesteś dobry? Kim ty jesteś? Przybysz z kanałów. Nie widzieliśmy żadnego z was od wieków. To ty skontaktowałeś się z wcześniej. Z nami wcześniej, mały nieznajomy. Nieznajomy z Baltazar czeka na ciebie. Właśnie medytuje na szczycie wioski. Baladin. Safe zone. Brak zurków. No zurk zone. Mrowiska. Ta maszyna. Używał taki naukowiec, któremu asystowałem. Był chory. To była jego ostatnia nadzieja. Wszedł do jej wnętrza. Ale nie byłem tam z nim. Był sam. Co robił? Przesłał swoją świadomość do komputera i od tego momentu nic nie było jak wcześniej. Podczas przesłania danych coś poszło nie tak. Utknął na setki lat. Aż pojawił się mały kot. To ty jesteś tym naukowcem. Czy więc to byłem ja? Ja byłem tym naukowcem. Byłem kiedyś człowiekiem. Ja potrzebuję chwili. Nowe wspomnienie. Czy my jednak jakiegoś wspomnienia nie wzięliśmy? Oh no! Nie może być. Typowy kot. Wow, co to było? W
Wybacz, ja... Daj mi chwilę. Nie chcę teraz rozmawiać. Podrapmy przynajmniej. Drap. Rozumiem, że nie możemy teraz rozmawiać z nikim. Możemy to zrobić? Błagam, możemy to zrobić? Katastrofa. Siema, dziowy. Co tam? No, zbierajcie. To było to, co chciałem zrobić. No, co tu jest? Fioletowa roślina. Do czego nam to jest? Dobra, chodźmy do Baltazara na razie. Widzę, że tutaj to sobie tak na luzie żyją w sumie. Oj, tak, drapanie w skórze. Coś pięknego. O czym jeszcze zapomniałem? Musiałem mieć rodziców, jakichś przyjaciół. Co się stało ze wszystkimi? Chciałem otworzyć miasto, ale czy został tam w ogóle ktoś do ocalenia? No właśnie, czy został ktoś do ocalenia? I co się z tymi ludźmi stało? To mnie bardziej interesuje. Że nadal gadać nie możemy. To jest z Baltazar? Co to takiego? Ej, nie wiesz, że nie należy przerywać w transcendentalnej medytacji? O, to ty. Byłeś wraz z Momo, gdy otrzymaliśmy meldunek. Miło cię wreszcie spotkać, mały nieznajomy. Momo i Doc są ci znani, więc wiesz już o nieznajomych. Brakuje mi ich. Myśli o nich przynoszą mi ukojenie. Momo został w slumsach i słyszałem, że to dzięki tobie znalazł się Doc. No, Clementine. Jest teraz w śródmieście. Jeśli chcesz wydostać się na zewnątrz, potrzebujesz jej pomocy. Ozu, słuchaj, że planowała opuścić miasto. Proszę, to dla ciebie. Zapisałem jej adres na odwrocie zdjęcia. O, zdjęcie Clementine. Aby dostać się do śródmieścia, musisz wspiąć się na szczyt naszej małej wioski. Dla kogoś równie zwinnego jak ty nie będzie to chyba żaden problem. Jeśli uda ci się wydostać na zewnątrz, będziesz pierwszym, kto tego dokona. Życzyłbym ci szczęścia, ale nie potrzebujesz go. Wierzę w ciebie. Wybacz, że zniknąłem wcześniej. Jestem człowiekiem, prawdopodobnie ostatnim człowiekiem na świecie. A tylko spójrz, co ze mnie zostało. Wróciło do mnie tak wiele wspomnień. Jak wiele zapomniałem. Może jeśli znajdziemy Clementine, zdołamy przywrócić moje wspomnienia i znaleźć ci drogę do domu. Możemy wrócić na dół i spróbować dowiedzieć się czegoś więcej od towarzyszy lub iść dalej naprzód do śródmiasta. Nie. My idziemy oczywiście gadać, idziemy zwiedzać. Coś tu było. O, otarłem się. Odnajdź Clementine. Mam nadzieję, że nic jej się nie stało. Dostań się na szczyt naszej wioski i odnajdź ścieżkę prowadzącą do śródmiasta. Tu jest zejście w górę, tutaj nie potrzebujemy na razie, musimy zejść na dół. Zejście na dół było gdzieś tutaj. Teraz możemy gadać. Kojący szum spadających śmieci, lśniące wodospady, żadnych zagrożeń. To wspaniałe miejsce do pracy nad moją poezją. Proszę, posłuchaj.
Wielki betonie, jesteś miłonem. Czy skronisz mnie także wtedy, gdy skonam? Czy to by nie nazbyt ponure? No trochę jest ponure. Ale poezja rzecz indywidualna, każdy odbiera ją inaczej. Elektryczne zurki wszędzie. Elektryczne zurki? O, a wy kim jesteście? O, witaj. Od dawna nie mieliśmy tu żadnych gości, z wyjątkiem tych przeklętych zurków, ma się rozumieć. Wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy mogli wykorzystać ich moc. Mogłyby biegać w kółkach za czymś podobnym, czy czymś podobnym. To co zmarnowany potencjał. Jest to logiczne. Ciekawe. Jak dorosnę, chcę być zupełnie jak ciocia Clementine. Chcę eksplorować tak jak ona, ale dorośli zabronili nam opuszczać mrowiskę. Mrowiskę? Mrowisko. Trochę błędy w tłumaczeniu. Coś tutaj jest? No, śpiłkanie. Śpiłkanie? Śpiłkanie. No jak minutko. Dobra, kicie. Pośpisz sobie kiedy indziej. Mamy jeszcze 8 minut odcinka do nagrania. Wstawaj, śpiochu. Tam się rozbujać jeszcze bardziej, ale się chyba nie da. Nie da się, szkoda. Hop. Dobra, z wami gadaliśmy. Czyli rozumiem, że ciało naszego... ciało. Umysł naszego drona został przetransportowany. Czy wiesz, że istnieje ponad 900 odcieni białej farby? Nie mów tego nikomu, ale opracowuję mój własny odcień farby. Nazywam go śmieciowy brąz. Śmieciowy brąz. Mały twierdzi, że przechodzi fazę dekonstruktywizmu. Na pewno zostanie wielką artystką. Gdyby tylko mógł ćwiczyć gdzie indziej. A May, przepraszam, twierdzi. Nie mały. Jest May? Co ona się tak cieszy? Mumuch. Uwielbiam zapach świeżej farby. Przypomina mi o... O, chwila. W ogóle nic nie czuję. Jakie to smutne. Oj, nie smutaj, Mumuch. 9536 wygranych gier do 6. Nie mów nikomu, ale tak naprawdę zaprogramowano mnie do wygrywania w tej grze. Oh shit, here we go again. To jest zejście niżej. Nie smutaj, tak byś przegrał. Kurde, teraz z nią nie możemy pogadać. Izaak. A to już gadaliśmy z nim. O. Ten język. Towarzysze sami go opracowali. To imponujące. Pamiętam, jak miało to miejsce. Byłem wtedy w sieci. Nie pamiętam dokładnie kiedy, ale w pewnym momencie komunikacja zaczęła być przekształcona na te symbole. Tak długo byłem uwięziony samotnie we wnętrzu komputera. Przetłumaczyłem więc każde słowo i każdy symbol, aż w końcu byłem w stanie wszystkich zrozumieć. Teraz, gdy jestem wolny i rozumiem ich mowę, jestem ciekaw, co mają do powiedzenia. Jedno gdzieś ominęliśmy. Kurde, no, jestem zły. Jestem zły. Tylko gdzie my to ominęliśmy? Where? Będę musiał się cofnąć do kanałów.
Więc w następnym odcinku możliwe, że będziecie mieć wstawkę z tego. Statystycznie powinienem był wygrać co najmniej 8 razy. Noam. Co tutaj jest? No to są ludzie, znaczy ludzie, roboty. Robociku, mój robociku. Dzień dobry. Dla niektórych to nic, dla mnie jednak jest bardzo cenne. Ale co? Dawno temu byłem robotem hotelowym, ale przekwalifikowałem się na poszukiwacza skarbów. Nie daj się zwieść, to tylko tak brzmi. Bywa, że jest ciężko i brutalnie. Spójrz tylko na tę rękę, którą znalazłem. Biedaczysko, niech spoczywa w pokoju. Oho. No dobra. Co tam jest? Jakieś kwiatki. No to dało się już je zbierać. Zresztą mi telefon musiał zadzwonić oczywiście. Standardowo. Standardowo. Dobra, jak sądzę zejść? Nie możemy po tych śmieciach latać, naprawdę? Tu innej drogi już nie ma. To po co nam te kwiatki? Po co nam te kwiatki? Jeszcze był jeden. Gdzie był ten kwiateczek? Tu był ten kwiateczek. Chodź, kitku. Zbierzmy jego. Mamy dwa. Tylko dla kogo te kwiatki? Dla kogo te kwiatki? Aleksander to był tym naszym poetą. Jestem zły, że nie mamy, kurde, tego jednego wspomnienia. Kurczę, no ja nie wiem. O! 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 To jedzenie jest naprawdę paskudne, ale nic innego tu nie ma. Będę musiał odkręcić przedni panel, jeśli będę dalej jadł te śmieci. Nie gadajcie. Nazywają mnie blaszanym kucharzem, bo specjalizuję się w upcyklingu resztek. Dzisiejsze danie to ramen J45 wraz z moim sekretnym składnikiem. Czyli? Dajesz coś od siebie? Trochę oleju? Olej kucharza. Nic nie ma? Chyba już nic nie ma. Tam jest zjazd na dół. No, tu może coś będzie. Słuchaj, to jest tylko taki punkt widokowy, naprawdę? Nic innego? No nie może być. Musimy po rurce wskoczyć na górę. Kim ty jesteś? Ej, koleżko, jak się masz? Wiesz, że ciocia Clementine nauczyła nas hodować specjalne rośliny, które potrafią przetrwać bez światła słonecznego? Mam ogromną kolekcję. Chcesz zobaczyć? Wciąż brakuje mi jednak kilka kolorów. Szukam wciąż żółtej rośliny, czerwonej, no i ma się rozumieć fioletowej. Gdyby tylko ktoś mały i zwinny mógł je dla mnie zdobyć. Masz czerwoną i fioletową. O, wow, ale cudo, dziękuję. Możesz przynieść mi resztę? Proszę, proszę. O, słyszałem, że to rzadka roślina. Wielkie dzięki. Możesz przynieść mi resztę? Mogę, tylko jeszcze żółty ci brakuje. Gdzie zdobyć żółtą roślinę? Psz, nudzę się. Dziecia Clementine prowadziła tu kiedyś zajęcia. Nauczyła nas mnóstwa ekstra rzeczy.
Nic tu więcej nie widzę. O. Nie, nie, na górę. Na górę, kicia. Tam masz rzeczy do rozwalenia. Ja to widzę. Pyk. Pyk. Barwa się wylała, no cóż. Tylko czy ja aby przypadkiem nie idę już do wyjścia? To jest pytanie. Mam nadzieję, że nie. Znaczy zapewne idę, ale... Ale mam nadzieję, że będę mógł się cofnąć jeszcze. Tak się będę musiał cofnąć, bo oczywiście nie mam... Tak, tam jest już wyjście. Nie mam oczywiście jednego wspomnienia, które muszę zabrać. Ale tak czy inaczej, moi kochani, zobaczycie to wspomnienie pewnie w następnym odcinku. A przynajmniej postaram się, żeby to było. Obiecać nie mogę, ale postaram się. Postaram się. Dobra, żółty kwiatek, szukamy go. Ale... Kwiatuszek znajdziemy już sobie w następnym odcinku. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro, a my widzimy się w następnych odcinkach właśnie ze Stray. Trzymajcie się. Hej, hej.